Cześć, tu Z bardziej lubię książki niż ludzi i mam dla Was dzisiaj garść majowych zapowiedzi, całkiem sporą garść, bo jest ich ponad 50, więc nie będę o nich mocno jakoś szczegółowo opowiadać, ale zaznaczę, dlaczego każdy z tych tytułów mnie zainteresował i znalazł się na tej liście. Zaczynamy. Na początek superwulkany, wybuchowe tajemnice Ziemi i innych planet. Czy muszę coś dodawać? O wulkanach jest bardzo mało książek i bardzo się cieszę, że pojawiła się ta będzie o niej film. Wszystkie trupy prowadzą do Rzymu kryminalne zagadki starożytnych zapowiadają się rewelacyjnie. Emma Sauton wyciąga rzymskie trupy z szaf i przygląda się prawdziwym zabójstwom w historii imperium. Będą też Londyńczycy, miasto i ludzie. Jakiś czas temu wyszli Nowojorczycy i myślą sobie, że takie książki to rewelacyjny sposób na poznanie jakiegoś miejsca. Z tej książki dowiemy się m.in. jak wygląda casting na głos londyńskiego metra, gdzie kupują peruki brytyjscy, adwokaci i jakie najskrytsze fantazje spełnia kobieta pracująca jako domina. Od kiedy Szymon Opryszek wygrał konkurs reporterski wydawnictwa poznańskiego, czekałam na jego książkę. Woda. Historia pewnego porwania to opowieść o światowym kryzysie wodnym i myślę, że każdy z nas powinien ją przeczytać. Tak samo jak Cztery strony drzewa Izy Klementowskiej, autorka udaje się w różne strony świata i poznaje ludzi, których więź z przyrodą, głównie drzewami, daleko wykracza poza zwyczajność. To może być bardzo ciekawe. Ewolucja, czyli jeden wielki bajzel przekona nas, że biologia ewolucyjna jest fajna. Dlaczego niedźwiedzie polarne są białe, a grizzly już nie? Czy istnieją powody, dla których do spłodzenia dziecka potrzebne są dwie osoby. Dlaczego nie wystarczy jedna, albo dlaczego nie potrzeba ich 17? Po co komu starość? Czy istnieją gatunki, które znalazły receptę na długowieczność? Czy aby na pewno jesteśmy ludźmi? Zapowiada się naprawdę świetnie. Nasz wpływowy i uległy umysł, jak mózg daje nam siłę wywierania wpływu na innych, też zapowiada się doskonale. Autorka pokazuje, jak niewiarygodny jest wpływ emocji na nasze przekonania. Dowiadujemy się m.in., dlaczego dowody nas nie przekonują, czy powinniśmy straszyć ludzi, żeby coś zrobili, czy jednomyślność jest tak bezpieczna, jak nam się wydaje, i co ludzie tak naprawdę chcą wiedzieć. Chłopki, opowieść o naszych babkach, to kolejna książka tej autorki. Jej poprzednia, służąca do wszystkiego, była genialna, i liczę na to, że ta też taka będzie. Opis jest fantastyczny. Podczas gdy Maryśki i Kaśki wyróżą, Ruszają do miast, by usługiwać w pańskich domach, na wsiach zostają ich siostry i matki, harujące od świtu do nocy gospodynie. Folwarczne, wyrobnice, mamki, dziewki pracujące w bogatszych gospodarstwach, marzące o własnym łóżku, butach, szkole i o zostaniu panią, modlące się o posak, byle nie wyjść za dziada i nie zostać wydane za morgi. Często analfabetki, bo babom szkoły nie potrzeba. Jeżeli mnie dłużej obserwujecie, to wiecie, że mam słabość do książek o korespondentach wojennych i oto mamy korespondentki, choć pokażę Ci wojnę. Opis jest dosyć lakoniczny, dowiemy się z niego tylko. Tyle, że chodzi o trzy kobiety, i pionierki, i o wojnę w Wietnamie. Dopiero z angielskiego opisu dowiemy się, że chodzi o Kate Webb, australijską korespondentkę, Catherine LeRoy, francuską fotografkę, i Frances Fitzgerald, amerykańską dziennikarkę. Ja to na pewno będę czytać. I na pewno z ciekawości zerknę do Mądre Matki, Dobre Żony, Kobiety w Korei Południowej. To opowieść o Korei widzianej oczami kobiet. Bohaterki szukają swojego miejsca wśród konserwatywnych wartości, które zamykają je w domu i odzierają z marzeń. Ich historię to opowieść o młodości i starości, rodzinie i pracy, ale też o koreańskiej tradycji. Historii, wojnie i o jedzeniu. A jeżeli jesteście ciekawi zupełnie innego spojrzenia na kobiety w Korei, to przeczytajcie powieść graficzną Mamuśki, Ona dopiero da Wam do myślenia. Ciekawie też zapowiada się Miłość to cała moja wina o kobietach z byłego Związku Radzieckiego. Autorka oddaje głos więźniarkom łagrów, działaczkom na rzecz praw człowieka, oraz kobietom zaślepionym ideologią, żołnierkom, matkom żołnierzy, którzy zginęli na froncie, przedstawicielkom ruchu feministycznego z dużych miast oraz tym, którym mężczyźni odbierają wszelkie prawa. Książki o macierzyństwie ja zazwyczaj omijam szerokim łukiem, ale taka reporterska odsłona podoba mi się bardzo. Mamy do pogadania matki świata o miłości, sile i trudnych wyborach. Jak kobiety z różnych krajów przygotowują się do Rodu, co jedzą przyszłe mamy w Japonii, Meksyku i Sudanie? Dlaczego ojciec śpi w jednym łóżku z mamą i noworodkiem na porodówce na Islandii, gdzie na świecie podział obowiązków domowych między kobietami a mężczyznami jest sprawiedliwy? Czy matki we Francji naprawdę piły alkohol w ciąży? Zapowiada się bardzo ciekawie. I zdecydowanie warto zwrócić uwagę też na oddam matkę w dobre ręce cała prawda o domach opieki. Rzeczywiście jest tak, że o DPS-ach słyszymy najczęściej w kontekście zaniedbania, skandalu, czegoś przykrego. Autorka opowiada o tym, co zobaczyła w kilku polskich DPS-ach i myślę, że to będzie bardzo warto przeczytać. A zbrodnie odczytane z kości tajemnicy antropologii sądowej też brzmią super, zwłaszcza, że to jest napisana przez polską autorkę, a do tej pory o kościach mieliśmy głównie pozycje angielskie albo amerykańskie. Czy kości mówią i jak zrozumieć ich język? Czy zdjęcie typu selfie może pomóc w identyfikacji człowieka? Jak pyłek rośliny może rozwiązać zagadkę kryminalną, czy istnieje zbrodnia doskonała? Będzie też nowa książka Kamila Janickiego: Warholstwo, Prawdziwa historia polskiej szlachty. Jego pańszczyzna była świetna, ja nie mogłam się od niej oderwać, a Warholstwo to bezkompromisowe krytyczne spojrzenie na warstwę społeczną, która przejęła pełną kontrolę nad dawną Rzeczpospolitą. Stworzyła unikalny system wartości, obyczajów, a potem przyczyniła się do anarchii i upadku kraju. Na pewno będę czytać. Dla fanów reportaży o Ameryce mamy książkę Bardzo Spokojna okolica Zbrodnia w Teksasie jest pokój z widokiem na wojnę. Historia Izraela to podróż w czasie przez wydarzenia, które doprowadziły do utworzenia, pomimo wielu przeciwności, współczesnej państwowości izraelskiej. Jest też nowa książka Piotrowskiego, La bestia śladami największego seryjnego mordercy czasów”. I teraz tak, mi to wygląda na reportaż, ale nie jestem pewna, bo autor do tej pory pisał kryminały. W każdym razie Garavito to sadysta i pedofil, oskarżony, a następnie skazany za zabicie 138 dzieci, choć niektóre szacunki sugerują, że ofiar mogło być nawet 600, więc lektura tej książki na pewno nie będzie łatwa. Dla fanów sztuki mamy złotą damę Gustaw Klimt i tajemnica wiedeńskiej Monalizy. Nie jest to tylko historia obrazu, artysty czy modelki, to jest historia całej epoki odbitej w sztuce, a dla fanów podróży będzie nie Jedź tam od Czarnobyla po Koreę Północną. Autor odwiedza 10 najdziwniejszych miejsc na świecie, może być bardzo fajnie, ale wcale nie musi. Zobaczymy. Mamy też kolejną książkę Ewy Furgał. Pierwsza to dziewczyna spektrum, a teraz mamy autentyczną spektrum. To książka, która poprowadzi Cię do diagnozy, pozwoli oswoić świat po diagnozie i dokładnie wytłumaczy, na czym polega kobieca. Oblicze autyzmu. Maja chyba napisała godność, proszę, o transpłciowości, gniewie i nadziei, z czym na co dzień mierzą się osoby transpłciowe, jakie prawne, społeczne, medyczne aspekty wpływają na ich codzienne życie. Jak media piszą o ludziach transpłciowych i jakie oczekiwania są im stawiane? Warto przeczytać. Kolejnym tytułem ze nie jest w trybach chaosu, jak media społecznościowe przeprogramowały nasze umysły i nasz świat. Myślę, że tutaj tytuł mówi: wszystko bardzo aktualna lektura, z którą warto się zapoznać. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o literaturę faktu. Ale mam jeszcze dla Was trochę fikcji. Rzadko pojawiają się u mnie opowiadania, ale na te dwa zbiory zwróciłam uwagę. Mamy opowiadania amerykańskie, Sekretne Życie Pobożnych Kobiet. To dziewięć słodko-gorzkich historii czarnych kobiet, których życiowe decyzje ukształtowało dorastanie blisko Boga. I mamy opowiadania baskińskie, To nie ja. Mamy tutaj kobiety po czterdziestce, łączy je wiek, bagaż doświadczeń oraz życie w cieniu decyzji, które niegdyś podjęły. To kobiety, które czują, że nie odnalazły własnego miejsca i chcą wykorzystać czas, jaki im pozostał. Będzie też trochę fajnych kryminałów. Tajemny o małym, opętanym chłopczyku. Grzeczna dziewczynka musi zginąć. To trzecia część przygód Pipi na nastolatki rozwiązującej sprawy morderstw. Dwie poprzednie części były naprawdę bardzo w porządku. Dobrze je czytać po kolei. Miejsce cieniste Jacka Kalinowskiego, bo to polski debiut, a ja postanowiłam zacząć bardziej wspierać debiutantów właśnie. Zanim przyjdzie potop, to jest hiszpański kryminał. Autorki, którą polecaliście mi już wielokrotnie, więc będę sprawdzać. A była też zapowiada się świetnie, zwłaszcza, że znajdziemy tam elementy z prawdziwego życia, a ja lubię takie połączenia. Koniec jest moim początkiem. To jest historia o zabójcy, który po wyjściu z więzienia wraca do swojego rodzinnego miasta. Marika i Sonia to kolejna książka Karoliny Wójciak, ale pierwsza przeczytana przeze mnie i jest świetna. Mocno polecam. No i mamy też nową książkę Ruth Ware, Ta Dziewczyna. Czytałam poprzednie, były w porządku, ale nie żeby była jakaś wielka ekscytacja. Jeżeli szukacie takiego rzetelnego kryminału, to to będzie książka dla was. Jakuba Szamałka też nic nie czytałam do tej pory, ale akcja jego najnowszej książki stacji dzieje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Nie muszę dodawać, że na pewno będę czytać. Świetnie zapowiada się jest Szkoła Aniołów. To jest hiszpańska powieść autora, który podobno jest mistrzem kryminału, podobno, no bo nic nie czytałam do tej pory, a teraz spróbował swoich sił w powieści gotyckiej. Brzmi ciekawie, mamy młodego lekarza, szpital psychiatryczny, mroczny budynek z tajemniczą przyszłością. Pięć razy z kolei to opowieść o przełomowym roku z życia pewnej kilkupokoleniowej rodziny. Historia miłości, poświęcenia i codziennych prób ratowania naszych bliskich które z góry skazane są na porażkę. To może być kawał pięknej literatury i tak samo zapowiadają się nasze winy Louis Kennedy. Osadzona w Irlandii Północnej w czasach kłopotów powieść o młodej kobiecie, rozdartej między lojalnością wobec wspólnoty a namiętnością. Z lżejszych książek ciekawie zapowiada się całkiem nieźle dzięki to jest debiut powieściowy o spłukanej młodej kobiecie poszukującej radości i sensu w życiu po nieoczekiwanym rozstaniu. Niby takie głupotki, ale może być przyjemnie. Będzie też Złoty Dom Jesse Barton, kontynuacja miniaturystki. Bardzo jestem jej ciekawa. No i oczywiście, jak ktoś ma w tytule Księgarnia, to wiadomo, że zwróci moją uwagę. Morelowa Księgarnia to powieść historyczna, rozgrywa się w Ukrainie, Polsce i Francji. Obejmuje ponad 100 lat historii. Została przetłumaczona przepięknie przez poetę Bohdana Zadurę i zabiera czytelnika w podróż po krainach rzeczywistych i wyobrażonych przez okrucieństwa wojen, dziecięcą tęsknotę i świat, którego już nie ma. To będzie bardzo piękna książka. William Golding kojarzy nam się głównie z Much, ale myślę, że warto poznać też inne jego powieści i fajnie, że są wznawiane. Będzie też kolejna piękna książka Lynn Skaber z ilustracjami Lisy Aisato Dorosłość wyznania. Mamy już Młodość wyznania nastolatków, bardzo warte przeczytania. I będzie też Tajemniczy Nieznajomy Marka Twaina w serii Świeżym okiem dwóch sióstr, więc będzie na pewno przepięknie wydana. To jest ostatnia książka Marka Twaina, opublikowana już po jego śmierci. To gorzki moralitet, w którym autor bez złudzeń portretuje ludzką naturę skażoną tchórzostwem, próżnością, hipokryzją i okrucieństwem i kreśli niewesoły obraz ludzkiego losu. I już na sam koniec kilka tytułów dla młodszej młodzieży i dzieciaków. Krawce zaklęć to historia pewnego chłopca, który marzy o tym, żeby zostać krawcem zaklęć, wszywającym magię w ubrania jakiego babcia. Mamy rok więc Michał Rusinek napisał szalik o Wisławie Szymborskiej dla dzieci. Skrzydlate książki to porywająca historia czwór Dzieci, które odkrywają alternatywny, magiczny świat pełen dziwnych istot, przerażających niebezpieczeństw i latających książek. Ja uwielbiam takie opowieści. Jest też książka, która naprawdę nie chciała być czytana. Ziemianie z kolei to jest część raportu przygotowanego przez Kosmitów o Wszystkich Planetach. Wykorzystując ten żartobliwy koncept, autorzy przedstawiają informacje o Ziemi i jej mieszkańcach, brzmi świetnie. Będzie też nowy naukomiks, wielcy filozofowie, prawdziwi mędrcy, to buntownicy. W 21 rozdziałach poznajemy najważniejszych filozofów i filozofki, fakty z ich biografii, rys epoki, w której żyli i tworzyli, oraz ich najważniejsze idee przedstawione klarownie wraz z sugestiami, jakie można rozumieć we współczesnym świecie i czego nas dziś uczą. Lektura zdecydowanie nie tylko dla dzieci. Będą dwie książki o zwierzakach, najbardziej bezsensowne zwierzęta świata i wnętrza zwierząt, Nowe przygody Bomby i Ptysia. Nowa książka Hani Chaban, Ostatnie Światła Gasną, o świecie, w którym słowa mają magiczną moc. No i jeszcze Najspanialsze Widowisko Świata, ilustrowana powieść popularno-naukowa, której narratorami są przyjacielskie owady. I jeszcze na koniec, słuchajcie, mam dwie książki, które dosłownie mi wpadły w ostatniej sekundzie przed montażem filmu. Pierwsza książka jest. Zaskakująca, dlatego że to jest nowa książka Murakamiego, którego uwielbiam, jak wiecie, ale książka nosi tytuł Moje ukochane t-shirty. I to jest książka o ukochanych t-shirtach Murakamiego. Pomysł wydaje się absurdalny na książkę, natomiast te t-shirty podobnież stanowią taki punkt wyjścia do esejów na różne tematy. Jak to wyszło, nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno będę chciała sprawdzić, bo jestem zaintrygowana. I wpadła jeszcze fantastyczna książka z czwartej strony kryminału, książka, na którą bardzo czekałam. Miałam ją w planach sobie kupić po angielsku, ale chyba jednak będzie lepiej ją poznawać po polsku. Żuchwa Kaina. To jest fantastyczna książka, dlatego że to jest tak naprawdę łamigłówka do rozwiązania. Od 1938 roku rozwiązały ją tylko trzy osoby. To jest powieść łamigłówka złożona ze 100 stron, wydrukowanych w całkowicie przypadkowym porządku. I tylko dzięki logice i uważnemu, inteligentnemu czytaniu. Będziemy w stanie posortować te strony w poprawnej kolejności, ujawniając tożsamość zabójców. Fantastyczny, absolutni pomysł. No i myślę, że będziemy się bawić z tą książką długi czas. I tym pozytywnym akcentem kończę, bo tych książek i tak jest ponad 50. A jestem pewna, że jeszcze w międzyczasie pojawią się inne fantastyczne tytuły. Na pewno w maju nie zabraknie nam książek do czytania. Dzięki za obejrzenie. Dajcie znać, co was zainteresowało najbardziej, na co czekacie, co będziecie czytać w maju. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.